Ale Entropi się tutaj badassem zrobił, nie? Ale to tylko pokazuje ogromny respekt dla Entropiego. Bo szczerze powiedziawszy, ja odnoszę wrażenie, że w Crashu Trójce trochę go po chamsku potraktowali, bo jednak był on stworzycielem całego Time Twistera i w zasadzie był on trzecim bossem, gdzie tak na dobrą sprawę tym trzecim bossem powinien być Engine, a on czwartym, dlatego że jednak no twórca Time Twistera powinien być przed ostatnim bossem, tak mi się przynajmniej wydaje. Może wychodzę ze swojej logiki, ale Entropi był bardzo ważną postacią w Crashu Trójce i był jako trzeci boss. No w tej gierce to tutaj tym bardziej jest ważną postacią i tym razem go lepiej potraktowano i szapoba dla twórców za to. Naprawdę wielkie szapoba dla twórców. Ale jak widzieliście z fabuły, dowiedzieliśmy się, że ten Lani Loli to jest maska kwantowa. I musimy teraz iść między wymiarami, tak dokładnie to jest mapa wymiarów swoją drogą. I musimy obudzić albo po prostu odnaleźć jego pozostałych braci, ponieważ pewien głupek, jak to on ujął, o ogromnym ego, będzie chciał po prostu zapanować nad całym światem, jak to zwykle miewa. I musimy po prostu go powstrzymać. A jako, że powstała wyrwa kwantowa, to może ona sprowadzić katastrofę na cały świat Yamraya, więc miejmy to na uwadze. Mapa wymiarów. Witamy na mapie wymiarów. Możesz tu podróżować między poziomami i rozgrywać je ponownie. W próbach czasowych wybierać Crasha bądź Coco oraz przebierać w skórkach. Okej. I to był nasz pierwszy wymiar. Aczkolwiek jak ja na to mówię, że to jest taki trochę wymiar zero, bo ja go za bardzo trochę nie liczę, bo to jest wiadomo taki wymiar tutorialowy, gdzie mniej więcej gra nam pokazuje, na czym będzie to wszystko polegało. Wyspa obłędu, teraźniejszość. Tak oto prezentują się poziomy, aczkolwiek te poziomy możemy też ogrywać w drugim trybie, zwany tryb na odwrót. I również go będę pokazywał w tej serii. Dobra, dostajemy się teraz do następnego wymiaru. Jest to Pustkowia Grozy, 2084, poziom Niezły Młyn. Zaczynajmy. Nie ma co tutaj za bardzo się rozgadywać. Swoją drogą, jeżeli chodzi o te mapy wymiarów, to mi się jedna gra Crasha tutaj bardzo kojarzy. Jest to Crash Bandicoot 2 Entrance. Dlaczego mi się to z Crashem 1 nie skojarzyło? Bo w końcu jakieś tutaj wyspy mamy i tak dalej. Dlatego, że podobna mapa wymiarów była właśnie w Crashu Bandicoot 2 Entrance i za to tutaj wielki szacunek dla twórców, że nawiązali do czegoś takiego, bo moim zdaniem to jest takie, może nie stuprocentowe nawiązanie, ale pewien taki, wiecie, puszczenie oczka dla fanów. Wiecie, o co chodzi. So, we need the other masks to close the rifts? Correct. Now my brother Akano is around here somewhere. Welcome to the show, Vermeer. Looking for your precious mask. Behold the aforementioned putts. Don't worry. We have a thing where we fight, he loses. It's a well-established dynamic. Not this time. Backstage pass for you to get up close and personal with my weapon of mass percussion. Come ready to rock. No to oto wspomniany głąb, tak jak to powiedział Lani Loli. A ja się wtedy pomyliłem i powiedziałem, że wspaniały głąb. Więc dobra, Lani Loli, nasza pierwsza maska kwantowa. Czym ona się jakby specyfikuje lub charakteryzuje? Kiedy wciśniemy trójkąt lub R2, możemy zmieniać, powiedzmy, położenie skrzynek. To nie chodzi o położenie skrzynek. Tu chodzi jakby o to, że Lani Loli to jest pierwsza maska, która może zmieniać położenie platform i skrzynek. Innymi słowy, jeżeli mamy tutaj przezroczystą platformę z mostem, to kiedy wciśniemy R2, ona się pojawi, ale z tym skutkiem, że te skrzynki obok, jak widzicie, znikają. Więc musimy po prostu w taki oto sposób manipulować. O ile dobrze to wytłumaczyłem. Staram się jak najlepiej to tłumaczyć, więc mogę oczywiście się... Ta, zabójczy wstęp. Tak, gościu. Pal tam Jumanji. Ale jak widzicie, zgodnie z obietnicą zostawiam wam te wszystkie megafonowe informacje od Engina, dlatego że sam jestem ciekaw, co on tam ma do powiedzenia, ponieważ na livestreamie to od razu niszczyłem, ale
Teraz oczywiście możemy sobie pozwolić na to, żeby on coś tam popierdzielił dla nas. A i owoce, złote owoce Wampa powracają, jak zresztą mogliście zobaczyć. Co jest też fajnym puszczeniem oczka do Crasha Team Racing Nitro Fueled. No i niestety zginąłem. Czyli moja kaseta retrospekcji została, że tak powiem, zaprzepaszczona. No szkoda się mówi, no trudno się mówi w sumie. Przykro mi, bo chciałem zdobyć tą taśmę retrospekcji, no ale może później się zdobędzie, albo pod koniec tej sesji. Szczerze nawet nie wiem, jak długa będzie ta sesja. Ale zauważyłem jedną wadę w tej gierce. Bardzo troszeczkę, to jest taka moja oczywiście wada. Nie lubię strasznie tego, że jak zginiesz i jest powiedzmy dialog jakiejś postaci, to potem ten dialog jakby się już nie pojawia, bo sam troszeczkę jestem ciekaw, co te postacie chcą nam powiedzieć. I to jest w ogóle fajne też urozmaicenie, że te postacie się odzywają w trakcie poziomów. Naprawdę, to jest coś, co uważam za mega fajne i cieszę się, że Crash jakby poszedł w tą stronę. W tę stronę. What? Co ty, gościu, w ogóle gadasz? Ty w ogóle jakiś chory jesteś psychicznie. Ale dobra, co ja tam się spodziewałem po Engine'ie? On zawsze był jakby wyśmiewany w tej serii, więc ha 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 ha. Śmiejmy się wszyscy z Engine'a. Nie, naprawdę, to była zawsze postać, z której zwykle toczono bekę, więc jakby dla mnie to nie jest żaden problem. Tutaj co niektórzy słusznie zauważyli, że to jest taki troszeczkę, jeżeli chodzi o tą szynę, system może nie odgapiony, ale dosyć mocno inspirowany znaną już marką pod nazwą Ratchet & Clank, co oczywiście jestem w stanie potwierdzić, bo jest to trochę takie, może nie nawiązanie, ale a może w jakimś tam małym stopniu nawiązanie do Ratcheta i Clanka, że wiecie, ten zjazd poszedł, chociaż trzeba też patrzeć na to pod tym względem, że Ratchet & Clank nie ma jakby jakiegoś monopolu, że tylko ta seria może tak robić. No sorry, te inne serie pokroju Crash Bandicoot chyba też mają do tego prawo, tak mi się przynajmniej wydaje. Mogę się oczywiście mylić. Moim nawet skromnym zdaniem to Crash robi nawet to lepiej niż Ratchet. No i możemy teraz zmieniać szyny, jak zresztą widzicie. To jest dosyć, myślę, że proste i myślę, że nie ma co się tutaj zagłębiać. Dość tego skakania, nie popisuj się. Aha, dobra. Ja się nawet nie muszę popisywać, ja nie jestem tobą, Engine. No i gitara. Mamy rundę bonusową i lecimy sobie dalej z Koksem. Zobaczymy, co tutaj tym razem będzie. A, to jest ta runda bonusowa. Ja ją sobie ćwiczyłem na privie. Jak sobie ostatnio gadałem z chłopakami, swoją drogą, pozdrawiam was, ekipę Crow Zaibatsu. No i zobaczymy teraz, co tam, czy mi się to uda zrobić za pierwszym, czy za którym razem. Wydaje mi się, że za pierwszym. Dobra. Jest to dobrze rozkminione. Dokładnie. Zarąbiście w ciul. Na pewno wszystko zliczyłem? Na pewno. Swoją drogą, Crash może teraz robić wyższy skok. Co możecie zobaczyć, że od razu ma ten podwójny. Ale kiedy na przykład odbijacie się od skrzynki, to możecie jakby wcisnąć jeszcze mocniej chyba ten podwójny skok. I wtedy będzie cacy. Ale zdymałem, o Jezu, ale zdymałem, nie będę miał 100% już. Tam skrzynka była na dole. O Jezus. O nie, najgorzej, zapomniałem o tej skrzynce. Oj, oj, oj. Oj, 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 aj, 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 aj. Zapomniałem, że tu jest skrzynka. O Jezu, dobra, trudno się mówi. No i mam 3 śmierci teraz.
Przez chwilę chciałem, powiem wam szczerze, że zrestartować poziom, ale już, dobra, trudno, pogodziłem się z tym, że nie będę miał wszystkich klejnotów tutaj. Fuck! Tak łatwy klejnot ominąłem. Dobra, trudno się mówi. Nie ma co też popadać w paranoję. Najwyżej to się jakby nadrobi innym razem. Albo po prostu pomiędzy poza anteną jakby to ogarnę. Dobra, ty już tam nie masz nic do powiedzenia, więc możemy zniszczyć twój megafon. Albo głośniczek. Tak, bo to bardziej głośniczek niż megafon. Teraz tylko nie zginąć i utrzymać jakby status tych trzech śmierci. Dobra, super. No 18 żyć to jest i tak dużo. No i przy okazji mamy ukryty klejnot kolejny zebrany. Super. No, trochę tych skrzynek pominąłem. Kurde. No to będę miał gdzie wracać w sumie. Trudno się mówi. No nie każdy poziom od razu się robi na 100%, jak to mawiają. No tylko tutaj zabrakło mi tego za skrzynki. Ale tak to mam 5 na 6, to myślę, że to jest też dobry wynik. Aby odblokować skórkę Crusha Engina. Aha, swoją drogą zrobimy to kiedy indziej. Mapa wymiarów. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale kolejna ciekawostka jest taka, że jest to pierwsza gra z serii Crash Bandicoot, która jest działająca na silniku Unreal Engine 4. Co mogliście zresztą zobaczyć, bo na tym samym silniku został zrobiony Spyro Reignited Trilogy. I prace nad tą oto produkcją, tą oto giereczką zostały zaczęte w 2017 roku, tuż po wydaniu Crasha Bandicoot Insane Trilogy, czyli zgaduję, że jakoś tak czerwiec, lipiec 2017 już zaczęli pracować nad Crashem 4. No dobra, moi drodzy, czas na następny poziom w Pustkowiu Grozy 2084, zgniatarka. Zobaczymy, jak nam tutaj pójdzie. Tutaj mieliśmy symbol jeszcze kasety VHS-owej do zdobycia, czyli innymi słowy kaseta z retrospekcją, czyli będziemy również tutaj robić wszystkie poziomy z retrospekcji, a są to dosyć trudne plansze, to już wam od razu mówię, więc będzie to bardzo ciekawy let's play, pełen wrażeń, pełen różnych emocji. Myślę, że wam się to spodoba, taką przynajmniej mam nadzieję. Tu już nawet na samym starcie mamy tę kasetę, więc warto, że tak powiem, do niej podbiec. No dobra, jestem z powrotem. Więc tutaj mieliśmy już pierwszą kasetę retrospekcyjną. I za niedługo wam pokażę te oto poziomiki. Ogólnie, co też warto wspomnieć, to to, że ten poziom był takim od razu puszczeniem oczka do Crasha Team Racing Nitro, dlatego że on jest taką inspiracją do poziomu Mega Mixmania z Crasha Team Racing Nitro. W sensie Crash Team Racing Nitro trochę przewidział jakby ten oto poziom, to chciałem bardziej powiedzieć. Albo twórcy dali jako taką, wiecie, niespodziankę dla nas, że ej, patrz, tutaj masz ten poziom. Oj, i już dałem dupy. Coś mi się wydaje, że już nawet będę mógł się pożegnać z klejnotem za trzy śmierci, bo to jest poziom, którego nie mogę powiedzieć, że nie lubię, ale po prostu nie umiem za bardzo tak jakby większość tych poziomów grać, ponieważ ja się jeszcze dopiero uczę tej gierki. Wszystko przez to TNT. Gdyby nie to TNT, to by mi w miarę chyba poszło. Tak mi się wydaje. Dobra. Skok, 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 skok. Uwaga na miotacz ognia. Bo jest on, że tak powiem, straszny.
No i tu mamy platformę z czerwonym klejnotem. Moglibyśmy się tam w sumie dostać. A zobaczmy, co tam jest. Więcej skrzynek. Uwaga. A tam coś jest? Zobaczmy w sumie.